w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zarządzało finansami publicznymi, budżetem państwa, ile zostało przede wszystkim podjętych działań, takich działań, o których naprawdę liberałowie by sobie nawet tego nie wyobrażali, bo przecież czas pandemii, ta potężna pomoc, czas, kiedy wojna za naszą wschodnią granicą się rozpoczęła, przecież pomoc, która szła do Polaków w postaci różnorakich tarcz antyinflacyjnych. Przecież my słyszeliśmy zarządów Platformy Obywatelskiej, że nie wie pan premier, gdzie jest przycisk niskie, wysokie ceny i to była odpowiedź na pomoc Polakom. Polacy byli zostawieni na pastwę losu. My do takiej sytuacji nie dopuszczaliśmy nigdy.